to słuchaj, od dwóch dni siedzi autentycznie po nocach i za dnia gość, który w przedsionku siedzi, sprząta przedsionek i jest na, no, takie drugi rzeczy twoje, nie? Okej. Okay. Jeden do jeden. Ja myślałem, że faktycznie ziomek po prostu jest taki jak on. Okej. Okay. Ale on zaczął mi śmiercić w momencie, gdy za każdym razem chciał wejść posprzątać na środek klubu. Nagle, człowieku, jedna osoba z Młodych Wilków do mnie pisze SMS-a, że wypytała tego ziomka wcześniej przy przedsionku i że on się niby nazywa tak i tak. On się podobał jako John Smith? Nie. Okej. Okay. Jakoś, no nie, nie pamiętam. No. A nie, Albert Gonzalez. Albert Ramirez. Albert Gonzalez, no. Ale uwaga! No. Celia z Młodych Wilków ma również drugą pracę, legalną. Jest strażakiem i ma dostęp do bazy danych ludzkości. O kurde. No i co? I nie było takiego gościa. Ja mówię mu tak. O nie! Okazało się, że nie licząc nielegalnych imigrantów, to jestem jedynym Albertem na razie. Tak. I tu zaczęło to śmierdzieć, nie? O, słuchaj, No? No to co? No to momentalnie zmiana stroju na garnitur. Człowiek obejmuje klamotę. No i co? No jedziemy. Wyprosiłem go stąd. Jedziemy z nim torturownie, tą wiesz, którą na torach. No, i chłop no. mówi tak. Że on zatrudniony jest przez firmę sprzątającą Cleaning Service Los Santos. A ja mówię, że Leszko... Poczekaj, i że właścicielem jest Johnny Smith, jakoś tak, nie? Tak. To musi być Nicky Smith. Ale słuchaj to, ja mówię, koleżko, poczekaj. Tak się składa, że mam numer do sędziego, który jest moim kumplem. No to telefon do sędziego. No. Czy jest firma, albo była przez ostatnie dwa lata taka i taka? No. Nie ma. No to ja mu mówię, nie? Poczekaj, bo dwa lata się wzięło z tego, że on na początku powiedział, że on od dwóch lat tutaj sprząta. I że jest dogadany i że z poprzednim właścicielem, ale powiedział, że perwolem do prania tu myje podłogi, więc się wjebał w minę. I słuchaj to, bo to jest dopiero połowa. No. Ja mu tak, i strzał w jedno kolano, nie? I on mówi tak, że jego szefem tej firmy zewnętrznej jest John Smith. No to ja cyk, telefon do sędziego, witam, druga sprawa. No. Gdzie jest John Smith w mieście? Nie ma. No to cyk, drugie kolanko, nie? Czy jest firma na Johna? Też nie ma. I słuchaj to, tu wyszedł proces, ja mówię do niego tak. Dla kogo pracujesz? Nie, no nie wytrzymaj. Co ty kurwa? To było potem. I ja mówię do niego tak. Daj mi do siebie swój numer, nie? A nie, sorry, to było dalej, dobra, to jest kolejność. I ja mówię tak. Dla kogo pracujesz, stary? No nie ma nikogo takiego, nie rób na siciulo. No. Mówi tak, Grzegorz Montan. No to cyk, ja mu kolejny strzał, nie? Nie! Mówię, no, nie on jeszcze ja się tak. przedstawił jako Gregory Montana na początku. On się w ogóle przedstawił jako Gregory Montana, tylko też trzeci strzał dostał, nie? I teraz był czwarty za to, że powiedział, że Gregory... No i jakiś Mirasek, kurwa, pistolet przy głowie, ja mówię, jak się kurwa na żon, Gregory Montana! Słuchaj. No. Ja mówię tak, to daj mi numer do Grzegorza, wyciągam mu telefon, powiedziałem, airdropuj mi numer, a ja człowieku, na logikę. Przecież no. iPhone'y działają tak, że jak ktoś jest w pobliżu, to ja przecież mogę zacząć kogoś imię. No na tak, drogę, no nie? Tak. Ale patrzę, to Ichigo telefon. Już kogo? Homonim Ichigo. Ichigo. Ja mówię do niego tak, koleżko, z kim ty pogrywasz ty? No widzę przecież na airdropy. O, kurwa, no tak, no na iPhone'ie jak chcesz zairdropować, to widzisz ludzi w pobliżu. No tak. Ja mówię mu, Albert ma telefon schowany, gościa. Więc Alberta nie widzę. Nikogo no tak, ma, no tak, no tak. Pod torami, nikogo tu nie ma. No i co teraz, koleżko, nie jestem, mówię. A on mówi tak, i on mówi, zaczyna śpiewać i mówi, dobra, no Grzegorz Montana mnie tutaj wysłał, a ja mówię mu tak, dobra, niby to ma sens, ale z drugiej strony mi tu śmierdzi. To ja mówię do niego, stary, daj mi numer tej osoby. No i on nam daje numer, nie pokazuje nam się ten numer na airdropie. Okay. Kumasz to, że wiesz, kto go tu wysłał? No. To jest pojebane. Andrea Amaru. No, bo odwysłał mi numer, a mi nie dobiło żadnego kontaktu i zaczął dyktować, tak. A ja patrzę, pierwszy kontakt Andrea Amaru. O, kurwa. Tak, i numery się pokrywały ze sobą. No, teraz tak, ten uwaga. Sam numer. Wyszło tak, że koniec końców trochę łagodnie do niego podeszliśmy. Ja mu powiedział mu tak, no to stary, no to karta Uno Rivers. A poczekaj, bo czemu Andrea Amaru go tu wysłał? No. Andrea Amaru go tu wysłał. Jest teoria. Żeby on przeczesał cały klub, to jest jego słowa, przeczesał cały klub, czy nie ma tu jakiejś broni, jakiś poszlak czy coś. I miał ale słuchać nie powiedział... informacji. Tak. Wiadomo, też tego nie wypowiadaliśmy aż tak bardzo, bo stwierdziłem, że w sumie no poczekamy też na ciebie z tym, tak w zupełności. I case tego jest taki, że ja mu powiedziałem, no to co, karta Uno Rivers, koleżko, teraz. W tym momencie nie pracujesz dla policji, ale pracujesz dla nas. Jednocześnie pracując dla policji. Robisz dalej to samo, co robiłeś, ale nie rozprzęgliwujesz się żadnych takich konkretnych informacji, ale w momencie, gdy po ciebie zadzwonimy, ty jesteś i robisz to, co my ci rozkazujemy. O kurwa, mądre, no. Generalnie ma brać informacje od policji i dawać tu. Tak, czyli jak coś, to dalej pracuje dla nich, ale tak naprawdę dla nas. Tak. Zajebiście.
nie dość, że mamy teraz kreta w policji, umarł, to stary, to można wykorzystać w sprawie z Bobem. Ja byłem przesłuchiwany i opisał mi kurwa Gregory jeden do jednego te tortury. Że ja sobie stałem, że się opierałem, że był kat, napierdalali go, wiesz tego Boba? Się Bob rozjechał. Tak, czyli Bob się rozjechał, ale... Zapytałem się, najlepsze to, zapytałem się, a ja nie, po pierwsze mnie tam nie było, po drugie, gdzie były te tortury? On mówi, no nie powiem ci, ale wiesz dlaczego on mi nie powie? Bo Bob sam nie wie, gdzie to było, bo my mu zawiązaliśmy oczy, kurwa, więc on no, nie wie, tak, gdzie tak, nawet, gdzie tak, to była tak. Torturownia. I teraz jest najlepsze. I teraz jest najlepsze, bo jeszcze jest teoria, że ktoś się mógł rozpierdolić, nie? Na przykład Pierre, zakładamy, no nie? Oczywiście mógł się rozpierdolić w policji, no nie? Ale jedyny dowód, jaki mają, to moją próbkę krwi. A skąd mają próbkę krwi? Byłem 2 dni temu na komendzie i Gregory kazał Bobowi mnie uderzyć w policzek z pięści w twarz. Okay. Poleciała mi krew, po czym Gregory od razu, jak piesek, powiedział: dobra, dobra, sorry, my tylko żartowaliśmy, przeleję ci strzyka. No ja mówię, no dobra, no to strzyka git, nie? Wiesz o co chodzi? Wyjebane. Dzień później jestem poszukiwany i dlaczego ja jestem poszukiwany za to? Bo na miejscu tortur była moja próbka krwi. Ja mówię, no a gdzie było miejsce tortur? Nie powiem ci tego, nie powiem ci tego. No, czyli kurwa i tak mnie wypuścili, ale właśnie, ich to boli. Ich to boli, dlatego właśnie ten podsłuch dali. Ale to bardzo dobrze, żeby kurwa... Oczy no, wtykę, to dom. Przerwa. Halt. No. Wyciągnij telefon. Wyciągam telefon. Bank. Wiem. Widziałem. Dobra, ja? Ja dzisiaj jestem bez telefonu. Ja nawet nie wiem, co się dzieje w mieście. Mamy tyle rzeczy, kurwa, do zrobienia. Ja nie potrzebuję dzisiaj telefonu. Wyjmij telefon. No. Ja nie otwieraj telefonu. W lewym górnym rogu masz taki guzik od jakby do robienia ten, nie? Taki switch. Możesz normalnie dać tryb cichy w telefonie. Tak, wiem, no, jest, no. Jest. Nie, no spokojnie, w ogóle nie. Niech ludzie do mnie dzwonią, wiesz o co chodzi, nie? Dobra, sytuacja jest taka, ja byłem wezwany w ogóle do doju, bo ty wiesz, co my zrobiliśmy? Nie ma, ktoś mi mówił o jakichś fakturach. Ja myślałem, że faktury są takie, że je wystawiasz, no i one po prostu wiszą, wiesz o co chodzi, no nie? No. Okazuje się, że po tygodniu one się same spłacają. Wiesz, że pierwsza rzecz, ja pracuję na mechaniku, pierwsza rzecz, jak wziąłem ten terminal do ręki i zobaczyłem, jak działa, to sobie pomyślałem, kurwa, przecież jakby Erwin to miał, to będzie afera. Jak... Ja siadłem po szpitalu i wystawiałem faktury, powiedziałem, że jestem z fundacji. I na przykład wystawiłem 30k i oni powiedzieli, że tego nie opłacą, nie? No ja mówię, no dobra, to luz, nie? I myślałem, że po prostu będzie im wisiała śmieszna faktura i tyle, nie? Okazuje się, że dzisiaj mija tydzień od tego wydarzenia. Już mamy 40k na koncie firmowym. To one się same spotkają? Tak. No. Czy można je wycofać, te faktury? Można je wycofać, tylko że musisz mieć, bo musisz mieć ID faktury, okej? Okay? Możesz lecieć od 1 do kurwa 400, ale osoba musi być obok ciebie. A to nie tak, że DOI stwierdzi, że was pojechało i ludzie się zeskarżą, no i teraz, żeby ściągnęło po x tysięcy skąd. Tak, i teraz, DOI mnie wczoraj wezwał i ja powiedziałem, że my te faktury będziemy anulować, a jak ktoś je opłaci przypadkiem, to będziemy tam zwracać, nie? Tylko tak. Dramon do mnie dzwonił. Nie ma opcji, że każdy się zorientuje, to po pierwsze, nie? Nie ma opcji, że każdy się zorientuje, że, bo wiesz, na niektórych była faktura, Dramon, nie wiem, 300. No. Bo ktoś mówi mi na szpitalu, że... Nie, niektórzy mają takie soczyste, nie? Ale wiesz, na przykład ja nie wiem, że mam dokładnie 55 470. Jakby mi zniknęło 300, to bym nawet nie zauważył. A my takich faktur najebaliśmy ze 100. Takich pojedynczych faktur. Tak. Nie jest głupie, ale trzeba ładować takie faktury po 500 max. No wiesz, tak. 100 faktur, to masz 50 tysięcy. No właśnie, nie? Więc jakby... Bo na przykład Dramon do mnie dzwonił dzisiaj i powiedział tak, że on zaraz dzwoni do IRS-u, z tej policji i teraz pyta tak, albo dzwonić do IRS-u, albo cofać mi tą fakturę, bo on generalnie stracił 20 tysięcy z konta, nie? Dzisiaj. Ja pierdolę. I powiedział, że mamy was połączyć jakoś po 20, jak będziesz... Bo powiedział, że tak, albo cię z nim połączę, albo będzie IRS grany w ruch, nie? Dobra, nie, no spokojnie. Witam cię, Erwin. Co tam, Lincoln? Jak tam? Chcieliśmy przegadać jakąś sprawę z fakturami odnośnie, kurwa, osób, które pracują na TD i mam faktury na 13 tysięcy, kurwa, wiesz? Okay. Próbowałem się wczoraj z Heidi dogadać, ale nie dało rady, więc stwierdziłem, że zadzwonię do ciebie, bo z tobą będzie trochę łatwiej pogadać na ten temat, coś czuję. Dobra. To zapraszam do klubu za 5 minut. To tak za 15, dobra? Bo jeszcze puścimy remizę z dymem. O kurwa, tą remizę w mieście? No. To, kurwa, to czekaj, mogę obejrzeć? Z daleka? No, jedziemy jeszcze po pochodnie i chcemy zobaczyć, co się stanie, jak podpalimy siedzibę strażaków. Kto to będzie gasił? O kurwa, dobra, ej, idę to oglądać. Dobra, na razie. Halo! Córka! Jestem w szefie.
Słucham? Nie widzę cię, och, och. Jestem córka, w sklepie. Jestem na straży pożarnej, czekam na gaśnicę. Tato, kurwa, to poproś kogoś innego. Proszę ciebie, moją córkę. Tatusiu kochany, ale nie mogę, bo mnie wypierdolą, kurwa, pracę w trybie natychmiastowym. Za gaśnicę? Przecież gaśnica tak! To gaśnica. Ogólnodostępna jest. Proszę, może spytać kogoś innego. A, podjechali, podjechali. Kurwa mać, o kurwa. O kurwa. O kurwa. Ale ej, dobra, czekaj, nie możemy tu być, chodź. No? Jeszcze, stary, oni będą podpalać, my tu, oni wiecznie na nas czekamy na nich i będzie jeszcze odszkodowanie. Witam serdecznie, dzień dobry, kim państwo są? Nie znamy się chyba? Nie znamy się, nie znamy. Nie. Oj, wszystko w porządku? Tak, ale kolejka jest. Kolejka widzę jest. Dzisiaj na straż, bardzo duża. Tak. Rozstawmy się tu po rogach, witam. Się w kolejkę jak coś mi tak, prosi, już w kolejkę tutaj się ustawiamy. My tu w kolejce na spokojnie. Czy mogę pomóc? Ej, my chcielibyśmy kupić gaśnicę. Ogień ma tylko. To ma tym bardziej się gaśnica przyda. O kurwa. Nie mam gaśnicy, mam ogień. Podpalają! Mam ogień o? Tylko. Nie, podpalają! Zobacz! Podpalają! Kurwa, ja wychodzę na zewnątrz. Czy to już moment, gdzie mogę... Ej, a to się fizycznie podpala? Jest jakiś ten? Jakiś... O kurwa! Chyba jest ta podpala... O kurwa, jedna kurwa! Pochodnia, nie pochodnia jest, pierdla to. Strider! Kurwa! Wychodzimy! Z drugiej strony. Co mam? Straż pożarna się pali! Jak normalnie rewiza w ogniu, to pilne! Ja nie robię! O kurwa. Instapik. Live. Słuchajcie, remiza płonie, to jest pilna informacja z teraz. Jezu, ja się chyba skończyłem, 3 widzów, 2 widzów, kochani, remiza płonie, kurwa. Wszystko płonie w środku, prawdopodobnie straż pożarna, już nic tu nie zrobię. Kurwa, to wszystko wina Kyoko, ta córka nie słucha. Zobaczcie, coś odpierdala, wszystko płonie, widzicie to, co się dzieje za mną? Wszystko płonie, cała remiza. Przyjechałem tutaj po gaśnicę. Kyoko powiedziała, żebym przyjechał tutaj od kogoś innego poprosić. Przyjeżdżam, a tu kurwa wszystko w ogniu. Ja pierdolę, niech ktoś ugasi ten pożar. Kurwa, jestem tutaj. Już wam zmieniam kamerę. Zobaczcie, to tu się odpierdala. Zobaczcie, jest gaszona. Jest sytuacja zgaszona, na szczęście. Byli tutaj prawdziwi strażacy, a nie ta córka moja Kyoko. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, zapraszamy do Last Resortu. Dzięki. Dobra, jedziemy, kurwa. Dobra. Na paleto, nie? Tak, nie, na... Tak, na paleto. Nie, na, do klubu. Z Lincolnem pogadać. A, okej. Okay. Nie skompromitowałeś w internecie! No, dobra. Move me, freeze! Dobra, słuchaj. Słucham. O, kurwa, dobre, w chuj. Serce pytania. Kyoko! Jakbym miał gaśnicę od ciebie, to bym ugasił ten pożar. To trzeba było odpuszczać, po co masz pojechę? Nie chciało mi się siku akurat, co ty myślisz, kurwa, że to jak kran? Tak, ja, mi tak działa. Dobra, Kyoko, słuchaj, oczekuję od ciebie gaśnicy na Last Resortie za 5 minut. Wykrzyknik, znak zapytania. O kurwa. Może w tym coś może się stało tam z bliska. Dobra, wkradamy się, tak podejrzewam bliżej, co? Oczywiście, że tak. O kurwa! Rozjebane! To zostało zdemolowane i naprawione jakąś fuszerką. Rozpierdolone normalnie wszystko, ale jak to, co się stało? Pan podejdzie tam, pan zobaczy tam. Pan co tam tu się dzieje? No pan tam zobaczy. Boże święty! Normalnie zawalony, rozjebane, wysadzone, człowieku. Ulala.
To tu już chyba kurwa nic nie będzie, ty, a od Dia o tym wie? Dzwonię do Dii. Nie wiem, możesz zapytać. O Boże, on nie wie. On kurwa nie wie. Jedziemy ze szpitala już. Wy nie macie stacji benzynowej. Nie mamy, wysadzili. Kto? Cysterna cię wybuchła, nie wiem. Dobra, ja wiem kto. Podjechał, ktoś zaczął strzelać i zaczęli tego. Kto? Ja wiem kto. Burger Shot. To już ostatnio zlecali podpalenie na naszą stację. Słuchaj, bierzemy cysternę i im rozpieramy Burger Shota. Co ty na to? Kiedy? You and me belong together like cold iced tea in a warm weather. And lay our name in an evening palm tree. You and me belong together. Dobra, dawaj na klub. Słuchajcie dziewczyny, jak najbardziej faktury będą zwracane, temat jest załatwiony. Lincoln to mój przyjaciel, więc jeżeli wy jesteście z Lincolnem, to nie ma najmniejszego problemu, faktury będą, jeżeli były jakieś opłacone, to będą zwrócone, a jak są jeszcze jakieś faktury aktywne, to je anulujemy. Lincoln, bo póki nie ma Boba, to jestem free. Bo mam jedną akcyjkę z Bobem zaplanowaną, ale to na spokojnie. To jak jest ten, jakaś jechanka z Burger Shotem, to może byśmy zrobili jakąś małą, kurwa, wiesz. Mała kolaboracja. Słuchaj, cysterna, kurwa, z paliwem. Jest, wy lurujecie. Ktoś podjeżdża cysterną, eksplozja cysterny pracowników. Co wy na to? Oni często stoją i tańczą sobie za Burger Shotem, więc można po prostu wjechać. Można wjechać, zdetonować i odjechać. No. Lincoln pojechał po cysternę i my pojechaliśmy po cysternę. Twoim zadaniem będzie wylurowanie pracowników Burger Shota z Burger Shota na zewnątrz. Podjeżdża cysterna, detonujemy ją na pracownikach. Tak, będziesz musiała wylurować jakoś pracowników z zalady, żeby wyszli przed Burger Shota. Wtedy podjeżdża nasza cysterna i jest boom. Pastorek na kielsik. No witam, panie pastorze. Za ile się na tej pan komendzie zjawił? No już jadę. Organizować jedzenie, czy nie? Trzeba organizować jedzonko, piciu, wiadomo, bufecik, to musi być. Jasne. Dobra. Poczekamy. Dzień dobry państwu. Dobry. Witam. Dzień dobry. No to Maru, co? Witam, może byśmy... Nie, zeszło mi 20 tysięcy z konta dzisiaj, nie kurwia mnie nawet. Naprawdę? Tak, naprawdę. No to na ile drugą nóżkę? Nie. Ja ile mam na koncie? W tym momencie na ci mówię. Nóżkę, ja mogę rozchodniaczkę walnąć jakby. 5921. Ta. To zanim wejdziemy, to się pastor może ustawi pod ścianą, a ja tylko szybko przeklepię, co? No i czekałem na to. Nie proszę. Nagrywajcie. Nagrywajcie to, Maru, dawaj to, kurwa, w tym momencie, dawaj. Oj, tutaj się trochę wyszarpałem, jeszcze raz, proszę. No, przeszukaj mnie. Przyklepuję ci kieszonki. Przyklepuję mi kieszonki, Maru, nagrywaj to. Przyklepuję ci kieszonki. Oj, i to jeszcze na tyle spodni, proszę. Audi. Dobra, git. W takim razie zapraszam do środka. Mów do mnie. Nie odbierałem, gdyż już ponieważ... się w cysternę. Wszystko wiem. Dobra, to ogarnijcie, Lincoln wszystko wie. No. Lincoln wszystko wie. A no w sumie tak. Kiedy jest dress to impros? Niedziela 21. Jezu, będę. Danis, też przebierzesz się. Jeżeli mam usiąść, to potrzebuję 2 minut na około. Usiądź. Tak, nie usiądź, poczekam. Czy nie? Prosiłbym, tak. Dwóch minut potrzeba. Ale nie na ogół na czas, tylko usiądź. Nie, ta była wczoraj. A to też jest poza tak zwana, to zależy... O kurwa! No może... nie! Słucham nie, państwa. Nie, nie. Może nie z nogami na biurku, co? Nie. No nie. Może tak, może i może. No dobra, w sumie już nie pada. To mogę być miły. Dobra, okawka, dziękuję bardzo. 49. Nie, jasne, nie ma sprawy. O, tak może być. Dobrze. No... O, banger. Dobrze. Tylko chwila. Razie... No poczekaj, bo kurwa. Zaraz mnie zdenerwuje. Słucham państwa. Bardziej niż jestem zdenerwowana. Słucham dobrze. Państwa. Jest pan tutaj w roli złożenia zeznań. Oczywiście. Był pan świadkiem podpalenia remizy. Byłem, oczywiście, jak najbardziej. I dokładnie w tej sprawie chcieliśmy pana przesłuchać. Oczywiście.
prosiłbym o jakieś informacje, jak pan się w ogóle znalazł w tym momencie pod remizą. Szanowni państwo, sytuacja jest następująca. Jestem założycielem i właścicielem klubu The Last Resort. Skłamałem, nie jestem założycielem. Założycielem był Hiszpan, który wyjechał z miasta. Uratowałem go z więzienia z Liberty City. Długa historia, Maru by nie zrozumiał mi, aby zrozumiała. Sytuacja jest następująca. Niemniej jednak, szanowni państwo, zauważyłem, że w naszym klubie brakuje dwóch gaśnic. Zadzwoniłem do mojej córki Kyoko Omnomasai Ayatomate, żeby pozyskać gaśnicę, gdyż jest to przedmiot uniwersalnego użytku. Nie jest to jakiś sprzęt policyjny, że strażacki. No i powiedziała mi tak: nie mogę teraz! A ja mówię: no to podjadę na podjadę do ciebie, to mi dasz. Ona mówi: nie, nie, ja jestem teraz off duty, podjedź na straż pożarną. To była Kyoko. Zadzwoniłem do Kasandry i powiedziałem: cześć Kasandra, mogę podjechać na straż pożarną? Ona mówi: no dobrze. Zepnę się tylko nazwisko pani Kasandry. Nie mam pojęcia, jest zapisana jako Kasandra. Mogę udostępnić numer. Tak, tak, tak. To tutaj... To ja udostępnię numer, komu? Denisowi? Pan mówi. Proszę, Kasandra. To ta. No, ja mówię, że podjadę na straż pożarną po gaśnicę. Ona mówi: dobra. Jadę na straż pożarną z moim przyjacielem Pierem. Pierdolec. Brat Widolca. No i jesteśmy i czekamy i nagle podjeżdża samochód. Kurwa, szczerze, samochód duży, czarny taki van, ludzie jeszcze na pace siedzą, wszyscy zamaskowani. Ja mówię: o kurwa, ten to chyba... Van miał, czy ten van był trzyosiowy, sześciokołowy? O kurwa, nie liczyłem kół, ale duży był, był duży. Z paką długą? Tak, z paką i ludzie na pace, ludzie na pace, tak. No i wychodzą jakieś kurwa ufolutki w maskach, tu jeden UFO, druga jakaś salineczka, trzeci coś tam i mówią tak: dzień dobry! Państwo w kolejce? A ja mówię: no tak, jestem w kolejce, bo my czekaliśmy na recepcji. I nagle jeden mówi do drugiego: tu nie będzie wody, tu będzie pożar! Biorą pochodnie i zaczynają wszystko podpalać. Ja w tym momencie wybiegam ze straży pożarnej i krzyczę, i dzwonię do Kyoko jeszcze raz, Kyoko, i mówię: kurwa, Kyoko, straż pożarna się pali. Ona tak: jadę. Ja mówię: kurwa, to co, jak już straż pożarna jedzie na straż pożarną, to chuj, nie? Wiecie, syndrom influencerki, wyciągam telefon, instapik i normalnie robię live'ika. Live'ik był dokumentowany. Stoję przed tym i mówię: szanowni państwo, kurwa, komenda się pali. Komenda straży pożarnej się kurwa pali, pojebane. Nagle wybiega strażak i zaczyna to gazić. Mówię: no i zajebiście, po sprawie. I rozumiem, że podczas tego live'a nie udało się panu uchwycić tych podpalaczy. A, no nie, no bo oni odjechali. No gdzie, kurwa, pierwsze co, to ja dzwonię do Kyoko, że się pali. No nie, no najpierw to za... Pierwsze co, dbamy o swoje bezpieczeństwo. To pierwsze prima. Potem dbamy o bezpieczeństwo innych. Tam ci odjechali. I potem możemy o bezpieczeństwo naszych social mediów. Ale mam ich zdjęcia. Chcecie ich zdjęcia? Tak. Za 5K faktury. Nie zgadzajcie się. Nie za 5K faktury, ponieważ na to jest paragraf. Jeśli pan nie ma, on ich nie udostępni. Może mam, może nie mam. Dowiemy się tylko, jak się zapłaci. Ja jestem jak kurwa bezdomny w Brazylii. Chcecie wiedzieć, gdzie jest kurwa najbliższy hotel z wolnymi miejscami? To się kurwa płaci, nie, a nie, że wchodzi na Airbnb. Prokuratora w takim razie. Dobra, wydaję zdjęcie, no ja pierdolę, ty. Już nawet faktury nie można? Łatwo poszło. Łatwo poszło? Nie mam jednak tych zdjęć. No jednak dzwonię po prokuratora. Proszę bardzo. A ja w tym momencie usuwam zdjęcia i nawet nie wiecie, że je miałem. Chyba, że się dogadamy na fakturę. No i co? I co? I co? I co? I co? I co? No właśnie. Nic. Przegrałem. Nie, szczerze, sprawdzę te zdjęcia, bo ja lubię z wami współpracować. Patrzę na te zdjęcia. Ja muszę wiedzieć, czy one są warte tych pieniędzy. Dobra, ale jak będą warte, to 5K? 5K. Panowie, ręka rękę myje. 2,5. Dobra, mogę zejść na 2,5. Minus to pół, które mam już na fakturze od pana. Czyli? Czyli 2. Dwójka? Dobra, dwójka. No to daj mi jeszcze 1000, który ja mam. Komu dać zdjęcie? Denisowi? No to zostanie 1000. Denisku, dla ciebie? Dobra, za 1000 może być, a to już więcej nie. No, nie, więcej nie, ani dolara więcej. Nie, mniej też nie, mniej też nie. O, to, no to darmo. Nie, 1000. 1000 i jesteśmy kwita. Wysyłać? Denisku? Jeszcze, tak, wysyłaj. No to może najpierw faktura, potem zdjęcie. Najpierw zdjęcie, potem faktura. Ja ocenię. Dobra, proszę, Denisku. Ja wiem, ty ocenisz, że są chujowe i mnie oskamujesz, ale tacy jesteście. Wysyłam kolejne, proszę. Uczymy się od najlepszych. I wysyłam kolejne, a tu chyba już tylko ogień. To jest jeden z podpalaczy. Wybiegłem i widziałem, reszta była tam z lewej, już za filarem, murem. No, trzeba być sławnym, nie? To faktura teraz. Dobra. To co, może dwójeczkę, co? Zaokrąglimy? Nie. 1000? Nie, już jedyneczkę i 1000, ja nie dolara więcej. Dobra.
Proszę bardzo, w tym momencie 708. 708. Ja bym wam mógł pomóc bardziej niż teraz wam pomogłem. Tylko muszę mieć coś w zamian. To znaczy? Muszę mieć coś w zamian. W jaki sposób może pan nam pomóc bardziej niż teraz? Mogę wam nakierować na grupę, która to zrobiła. Grupę. A, za fakturę, no. No, po, oczywiście. Ale na podstawie dowodów, czy na podstawie... Nie, na podstawie, tego, nie, na podstawie tego, że ja wiem, ale nie mam na to dowodów, ale wtedy panowie mogą rozpocząć śledztwo już stargetowane i więcej się dowiedzieć. Ale ewentualnie możesz nas od... Nie no, oczywiście, że mogę, jak najbardziej. No jakby to jest słowo, tak? To już kwestia wy, czy uwierzycie, czy nie. Ja nie zmuszam. Ja tylko mówię, że terminal stygnie. Terminal stygnie. Na szczęście pożary w mieście też stygną, a tam już widelec na liście pożarów może być kolejny... To burger szot widzowy. No to słuchajcie, no albo bierzemy info, albo nie bierzemy. Ja wierzę, że i tak rozwiążecie tą sprawę, to oczywiście. Ja mogę wam powiedzieć, że jestem pewny, kto to zrobił. Niemniej jednak nie mam na to żadnego dowodu, no ale wy na pewno już macie jakieś tam środki... środki śledcze, prawda? Mamy. Erwin, ale dlaczego pytanie. Wszystko musi się kręcić wokół pieniędzy? Jezu, ja 21:37 i akurat się odezwałaś. Piękna jesteś, naprawdę. Dlaczego wszystko się musi kręcić wokół pieniędzy? Tak, pieniądze są rzeczą nadrzędną. Dla nas jako dla dobrych kumpli. Bo chyba kumplami jesteśmy. Możemy się też na barter umówić, nie? O, barterek jakiś, no i teraz już rozmawiamy. No to dobra, ja dostaję dwie karty wyjścia z więzienia, a państwo dostają informację. Nie istnieje coś takiego jak karta wyjścia z więzienia. Co to, kurwa, karta wyjścia Monopoly. Z więzienia? W Monopoly jest jakoś, kurwa. To tu nie może być? No to jest przynieść planszówki. Maru, skocz po planszówki. Ty bez odznaki. Nie mów mi, co mam robić, dobra? Wróć. I zagrać. Nie będziemy grać. Hej, Pinkiś, co u ciebie? Cześć! Daj spokój, kocioł, siedzę na policji, rozmawiam sobie. O, mega, to powodzenia, dzięki. Mega. W odwrotnej sytuacji. O, ja ci myślę mega supermema. Chcesz pozdrowić? Daję cię na głośnik. Tak, a kogo? Policję. Mię. Dobra, halo, hej Mija. Cześć Pinki. Cześć, o cześć Maru. Pinki, witam Pinki. No, cześć. Oj, nie poznaję trzeci głos, nie pamiętam imienia. Hej. Ej, Rafael. Mija. Tak. Rafael, cześć. Mija, bo wysłałem wczoraj Grzegorzowi zdjęcie tyłka waflu, nawet się nie spytał kto pisze, tylko odpisał, ale dupa. Aha, no to trzymaj się. Oj, widzicie, na chuj rozmawiać w ogóle z Pinkim. Słuchajcie, sytuacja jest taka. Deal or no deal, jak to mówią. Bierzemy info, czy nie bierzemy info? Nie czego wiem. Chcesz, co chcesz za tą informację ewentualnie? 2,5. No, a jeśli nie pieniądze, to co innego? Zazdrosny jest chyba. Co ja mogę od was chcieć? Oprócz pieniędzy. Przelewu. Przelewu. Przelew pieniędzy. Pieniądze, nie, no bo panowie i panie, pan my żyjemy... Spełnione sprawiedliwości? My żyjemy w dobrych relacjach, prawda? Więc jakby, no co ja mogę chcieć? Ja nie potrzebuję od was przysługi, bo my po prostu bardzo dobrze funkcjonujemy i jakby mamy tutaj ten... Mamy tutaj... O Jezu... Maru... Czy to Glory Hall był? Niemniej jednak... no nie, no 2,5. Ja mam lepszą propozycję. Proszę bardzo. Boi się pan o to, że pana klub też w końcu spłonie? Nie. Bo to my podpaliliśmy. Okay. Żart. No to dobra, 2,5 teraz za info. Nie, to był żart oczywiście. To nie nasz klub. Po co mamy podpalać straż pożarną, skoro tam pracuje moja córka? Co ty, kurwa? Tak. Przepraszam, Amaru to się skrada gdzie? Powiem tak. Kurwa, kadet związuje, kurwa, Miję. Wy jesteście jacyś tutaj... Gumę do rzucia dostałem, człowieku. Jeszcze mnie, napierdolę. Kurwa, kadet, rozjebany jesteś? Słucham? Została opłacona. No dobra, to daję wam info. Jest to zweryfikowane, że odpowiedzialni za podpalenie są ludzie z Burgershota. Pracownicy Burgershota. W jaki sposób to zostało zweryfikowane? Jest to zweryfikowane dlatego, że Kyoko miała z nimi napięku i oni powiedzieli, że jej coś zrobią, a Kyoko powiedziała, że ma to w pi***e, ponieważ ona ma nowych przyjaciół ze Straży Pożarnej i oni się zaczęli śmiać, że czy ona myśli, że w Straży Pożarnej jest taka bezpieczna i zobaczymy, co się będzie działo. Jest to zweryfikowane info. Nikt nie ma napięku z takimi super ludźmi jak Straż Pożarna. 100% info. Jak mieliście, to nie płaćcie. To się trochę rozmywa z naszym innym info. No dobra, no słuchajcie, ja wam mówię, kto dzisiaj z nią rozmawiał. To dzisiaj było. O godzinie 20. I ja stwierdziłem, i ja, to w ogóle to był powód, dlaczego ja chciałem w ogóle gaśnicę ogarnąć, bo ja sobie myślę, ty kurwa. W sumie to ja, jaką ja mam kontrę na podpalenie? Nie mam, kurwa, nie? Wiesz, o co chodzi? No nie. Jak najbardziej. P-
Plus, jeżeli sobie połączycie fakty, to Kyoko, gasząc pożar w binie, który też zrobił burger shot, doznała ran. I od tamtego momentu zaczął się beef. No, ta informacja jest dla nas... nie jest dla nas warta 2000. No jak? Powiedziałem wam, kto jest sprawcą. Ale nie trzeba. Nie wiem dokładnie kto. Mieliśmy informację na temat podpaleń i ta informacja niestety nie jest dla nas cenna. Nie jest cenna. Nie jest pan pierwszym przesłuchiwanym. Jakby pan jakieś imię, nazwiska podał. No to pracownicy Burgershota. W zarządzie. Zarząd. Ja ich nie znam, ale to wy się możecie dowiedzieć, kto jest w zarządzie Burgershota. Co z tą pałą wymachujesz? Możemy umówić się tak. To jest propozycja. Dobra. My tą informację zweryfikujemy. Jeśli ta informacja się sprawdzi, zapłacimy 5, nie 2500. No to ja potrzebuję 1000 kaucji. Już pan dostał 1000. Nie, no to 1000 było za zdjęcie. No to był gest zaufania, teraz potrzebny jest na naszą stronę. Czy mnie szukaliście? Nie. Czuje się pan oszukany? No tak, bo dałem coś i nie dostałem niczego w zamian. Dostałem tylko puste obietnice, że dostanę jeszcze w ogóle więcej. Brzmi to jakbyście, kurwa, byli z indyjskiego supportu Microsoftu i powiedzieli, że ja muszę... wy mi dacie bardzo dużo, tylko jutro. Hello, what is your issue? No właśnie. No to ja się czuję oszukany. Schowaj tą pałę, Maru. Maru, nie schowaj tą pałę, naprawdę nie jesteśmy w hotelu teraz naszym. Dobrze? Proszę cię. O czym teraz? No tak, no tak. Znowu tajemnicę przed kolegami z pracy. Dopytam, jaki numer pokoju. I koleżankami, wypraszam sobie. No rozumiem. Dobrze. To nieprawda. Jakieś pytania jeszcze do Erwina macie? Ja nie mam. Ja mam. Słucham, kiedy ta kawa mija? Jaki ma okropny smoking? No nie wiem. Halo? Wiecie, że w trakcie waszego investigation ja sobie tutaj randkuję z Miją normalnie bez przywału, na spokojnie, nic się nie dzieje? No właśnie, ja mam dylemat. Ostatnio ja z Miją normalnie randkowanie aktywne. A dał pan Miję na sparku w lewo czy w prawo? Miję na sparku dałem w prawo, normalnie. Ja mogę przeczytać... No lepiej, żebym nie czytał, co tam pisze. Dobra, to chwila. Dobra, za 2K powiem. Nie. Dobra! Mam więcej pytań. Słuchajcie. Standardowo, ale jak oczywiście. Ktoś się stawiał na wezwania. Oczywiście, że tak. Hej. Macie cysternę? No właśnie mam jedną, bo wiesz co, bo Krystal została porwana przez kogoś. A druga? No. Druga? A drugą też ogarniać? Halo? A macie dwie czy jedną? No bo mamy trzy cysterny, 6, tylko ciągnik potrzebny. Nie, potrzebujemy zalasta, dwie. Jedną. Wszystkie, jakie macie. No to ciągnik, tylko ten ciężarówka. To ciągnika nie mamy, no to tego nie mamy. No tak, więc Kylie z tym, z waflem szukają, a ja mam już cysternę podpiętą pod moją ciężarówkę. Gdzie jesteś? No jestem na dokach, mogę już jechać pod lasta. To pod, za lastem jest taki parking, wiesz o co chodzi? Zielony. Wiem. To ten, dobra. Ma pan 100 baksów. Co ku... Czekaj, nie, chwila, jak jest tak, kolego, tak przelewa, kolego, od razu z terminalem. Tysiąc faktury, no co? Nie, dobra, proszę pana, realnie 250 za coś takiego chyba by się należało, czy zgadza pan się? Proszę, jakby tam ma nabić. Dobra, to czyli 250, tak? Tak, zgadzam się na 250 dolarów. $250 nabijam w tym momencie, proszę bardzo, 713. Przepraszam, co to za dwie faktury? 714, no bo... Nie, no weź już, nie, bo przypał. Anuluj tą 714. Jak najbardziej... Którą mam opłacić? Pan opłaci jedną. Zaraz zobaczymy, bardzo, która. Proszę bardzo, opłaciłem. Zaraz usunę drugą, spokojnie. Dobra, 714 do usunięcia. Usuniesz czy... Nie dostaniesz pieniędzy. Tak, czy tylko pewien? Masz, zapłaciłem ci, znaj moją łaskę. Ja pierdolę. Da się dogadać zawsze, nie? Słuchaj. Co? Ich było 3. Oni by ściepę zrobili. Mogłeś tam ani 1000 brać. No to jest na 100% działające. Dobra, czekaj. To może z auta mogłeś. Ej, bez kitu, drive-by, nie? O kurwa! Dobrze! Git! Zwieramy stąd na razie. Kurwa! Zobaczyłem! Podwójna! No niech on odjedzie tą cysternę! On tam się kurwa patrzy z bliska, no! I dobra. Kurwa, to dalej łupie! Dobra, czekaj. Dobra, robimy podsumowanie planu. To Pinki, ustaw się tak jak ten, jest powiedziane. Waflu,
ty napisz na grupie rodzinka, jak będziesz zaczynała akcję bait. Reszta, kto nie uczestniczy, może po prostu obserwować, no nie? Żebyście mieli też ten. Dobra. Musi tam być, już tak, chillujcie sobie. No. Tak. Czyli najpierw czekamy, aż Pinki powie, że jest ready, wtedy Waflu wbija i wtedy my. Dobra, i wtedy wam pisze, że ready. Tak. Dobra, wyszła z nimi. O kurwa. Wyszła z nimi. Teraz. O kurwa, jedzie. Wjeżdżaj. Dawaj, jedź. O kurwa. O kurwa, zapomniałem. Dobra, jedź na razie. Jedź. Słyszysz to? Ja pierdolę! Ja tam jadę! Jedź tam! Dalej wybucha! O kurde! Jedź, odjeżdżaj, bo tu zorientują się. Stąd możemy patrzeć. O kurde! I dobra, słuchaj, bo jak on wjechał i ludzie zaczęli już odbiegać, to stwierdziłem, że tu musi być teraz cinema, kurwa! Ej, Szyku, mam takie ujęcie, jadę, stary, odwracam się i tam wybuchają jeszcze w tle, kurwa, te, ja pierdolę, cinema! Erwinie? No, co tam? No, dzwoniłeś. A, dzwoniłem, bo chciałem się pochwalić, jak bardzo zaorałem twoich pracowników na przesłuchaniu zero oporu, jeśli mi zapłacili. Za co zapłacili? Za zdjęcie podpalaczy tego, straży pożarnej. Oho, Esz? Okej. A co u ciebie? No wiesz co, byłem w sklepie z ubraniami, kupowałem sobie nowy outfit. Dobrze. Zebrali go? Halo? Ogarnięty, Pinki? Tak, ty nie dałeś mu wysiąść! No wiem, bo zapomniałem w ogóle o tej sytuacji! Dobra, chuj to! Dobra, jest git. Zobaczyć tylko na blisko jeszcze, przejdziemy. Wszystkie samochody rozbili. Wszystkie samochody. Tam się mali, patrz, jeszcze, czy? Pa. O kurwa, jeszcze się pali. Dobra, jedź i słuchaj, przebierzemy się i możemy przyjechać na jedzenie, nie? Wiesz? Na spokojnie. Ta in, drugie auto i przejedziemy się. Na zakupy czeku jedziemy. Ej, bo ja mam broń. Dalej. Daj do schowka. Dobra, daj do schowka. Ja wykorzystam brazic. Idziemy na jedzenie? Tutaj to porować? Ta. Jezu. A tu się kurwa Yeti, dzień dobry. Yeti. Koryle. Pani się zapyta pana medyka, z jakim jest kurwa. Ale wyjebało, to już chyba nie ma co zbierać. Yeti kotleti. Kurwa, ale wyjebało, widzisz to? Przepraszam bardzo, food truck działa. Pod samochodem, przepraszam, food truck działa? Można kupić coś? Pod samochodem, więc wyciągnijmy ktoś do chuja. Dziękuję. O Jezu, te samochody to też już chyba smoła. Kurno. Ja wiecie? Burger aktualnie zamknięty. Witać. Yeti, co tu się stać? Wybuch. Serna wybuch. O nie, zostawili nie. Masakra. Masakra! W ogóle co tu się wydarzyło? Panie medyk, boi. Chwila, muszę obejrzeć. Muszę zobaczyć klipa z tego. Dawaj, jedź. O kurwa! O kurwa, zapomniałem! Jedź na razie, jedź. O kurwa, patrzcie to! Wypu! Słyszysz to? Ja tam jadę! Jedź tam! I ten lawek, kurwa, ze zmysłem streamera. Ja tam jadę! Kurwa, musimy to zobaczyć do końca! Słyszysz to? Ja tam jadę! Jedź tam! Dalej wybucha! O kurde! Coś pięknego, kurwa! Co? Cosinus? Nie. O, dobrze, Yeti, że zaczekałeś. Człowiek mieć alkohol da Yeti. Yeti, ty wiedzieć, gdzie jest Last Resort? Klub. Miasto, klub. Północ. Yeti wiedzieć, Yeti lubi.
Tam jest alkohol, tam być alkohol. Ja zaserwować alkohol dla Yeti. Weź kumpli. Zgłoście się do pod Last Resort za 20 minut, my dać wódka. Dobrze. Wydać wódka? Ja kochać wódka. Dużo wódka. Ja, Yeti, wódka Yeti, dużo, uła. Dużo wódka dla goryla. Dla Yeti? Dla Yeti, tak. Dla Yeti? Tak. Yeti dziękować. No, 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 dobra, to do później, ja też... Nie można całować tak bez zgody, bo to ja mogę być zajęty, to nie wiadomo nigdy co się dzieje, prawda? Bo tutaj już podchodzi pod fetyszyzm. Dużo wodka. Dużo wodka. Zapraszamy do Last Resortu 22:40. Nie no, widzowie, tak to nie. Bo my mamy generalnie firmę budowlaną, więc możemy wam to pomóc, jak coś się zbudować. A naprawdę... A to jakiś wypadek był tutaj, czy co się stało? Jasne, że wypadek. Czwarty raz w tym tygodniu wypadek podpalenia, no a... Panowie, wy tu potrzebujecie ochrony Kiry. My jesteśmy w stanie tutaj jakoś ogarnąć coś może, żeby tutaj nie było takiej jechanki, bo tu jak czwarty raz, no to już na pewno nie wypadek. Jak coś, to mamy kontakt do dwóch firm ochroniarskich, możemy wam jedną wynająć. Pier, pozwól na chwilę na stronę. Ty piara Maryi jak Selena Gomez, zauważ to. Ty piara Maryi jak Selena Gomez, ta w czarnym, chodź. Która? Co chcesz, Yeti? Yeti darmowo. Przepraszam? Nie chcę darmowej wódki. Co? Ale ja mnie. Ja pierdolę! Pier? Czy nie? A co chodzi? Tak kurno no. Nieważne, no. Słuchajcie. Okay. No właśnie, to Pier ogarnij. No trochę tak. Ej dobra, trochę ma widzowie. Możemy wam się z nami skontaktować, mamy po dostępy do firm ochroniarskich dwóch. Ale to sami załatwimy. Na pewno? Tak. Dobra. Znajdę i to do jedzie. Gdzie my mamy pierwszy samochód? Tam. Dobra, to chodźmy. W tym momencie, szanowni państwo, rozpoczynamy operację Czarny Orzeł. Pop myśli, że to są jakieś małe przepychanki, żarciki. Myśli, że co, ewentualnie możemy go zawinąć? Jest kłódka i jest otwór. To ona jest tak. Proszę bardzo. Jak łamiesz kłódkę, o ten, o bruk tutaj. Łamię kłódkę w pół, tak jak pokazane jest. Pakuję do pudełka połowę lewą. Prawą wkłada do kieszeni. Do pudełka wkłada kartkę. Napisane na niej jest. Kończy, dodaje wzmiankę dla Boba. Thanks. I'm glad you came along. Mów do mnie. Erwin, bo są złe morale w ekipie. To zaraz. Pinky mówi na zasadzie. O, zaraz! Będzie słuchał nas. No kurwa, mówię zaraz i dalej mówi. No przecież nie mogę. O co chodzi, Erwin? Nie słyszałaś tego? Oj, czekaj. Słuchaj, jest taki jeden policjant. Nazywa się Bob. Bob Bell. Tak. Jemu się chyba już trochę w dupie poprzewracało. I myśli, że posiadał wszystkie rozumy. I przede wszystkim wygryzł mnie z mojej pozycji w mieście. W niektórych sprawach. Myśli, że ma wszystko. Ale brakuje mu tej jednej rzeczy. Chcę, żebyś mu ją dała. Jako znak mojej... mojego poddania się i uległości. Okej, okay, od razu zapytam, nie jest to żadna bomba, nie wybuchnie, nic mu się nie stanie, nie poniosę za to konsekwencji. Okay. A możesz zobaczyć, co jest w środku, otwórz. A czy to jest otwarte? Uchyl. Uchylę. Uchylaj. W środku jest pół kulki. Lewa strona, nie widać wejścia, nie widać do końca wejścia na klucz. Obok kartka, na której napisane jest: wiesz, kto ma drugą część? Come and get it. Okej. I daj mu jeszcze to. Weź ten prezent.
Dobra. Trzymam. Czekaj. Masz jeszcze róże. I'm glad you came along. Mam nadzieję, że to dla mnie za to czekanie. Dokładnie! Proszę! Tak myślałam. Oto róża! Super. To git! To git! To dostać. Tylko ja wykupiłem DHL Express. Co oznacza, że to musi być kurwa do jutra, co najpóźniej. To jest same day shipping. Ok. Postaram się, Erwin. Nie obiecuję nic, bo nie wiem, czy on jest w ogóle na komendzie, ale nie wiem, że nie jest. No wiem, że nie jest. Tak bym ja mu dał. A tak to daję tobie, żebyś ty przekazała, jak będzie. A, dobrze. Czekaj, daj mi tą karteczkę, jeszcze mu coś napiszę. Czekaj. No to wyciągnij sobie, ja trzymam pudełko. Dobra. Dopisuję. Instrukcję o drugiej części dostaniesz w sobotę o 21:00. Dobra. Dobra. Wiesz co, muszę ci przyznać, piszesz jak kura pazurem. Nic nie rozumiem. No kurwa, co nic nie rozumiem? Ty masz to przekazać! No ale tak to brzydko napisałeś, że nic z tego nie rozumiem. Dobra, to przeczytaj. No nie wiem, co tam pisze. Jest napisane, Mija. No tak, jest napisane, masz rację. Dobra, git. No wiesz, Bob jest taki, on jest jego topem, trzeba to powiedzieć. Nie uważasz tak? Wiesz co, akurat Bob to jest funkcjonariusz, z którym w ogóle chyba raz w życiu rozmawiałam, albo dwa. Bardzo dobrze jechać psa. No tego bym nie powiedział. Ogólnie ta kawa będzie, ale to jutro. Przepraszam, pojutrze. No szczerze, realnie? W poniedziałek. Ale nie. No tak, bo w weekend to na pewno nie. Słuchaj, no ja mam... W weekend to ja jadę na wakacje. W sobotę ja mam w chuj rzeczy do zrobienia. Ja też. Nie, a w niedzielę z dresu imprez. Dobra, no to poniedziałek, super. Chodźmy. No to pa.